Przedszkole Bajka w Mrągowie zmieniło swoją siedzibę. Od 18 stycznia placówka działa w wyremontowanych pomieszczeniach szkoły podstawowej numer 1. Jest nowocześnie, wygodnie, funkcjonalnie, ale przede wszystkim bezpiecznie. Pojawiło się nowe wyposażenie, sale są kolorowe, a przedszkolna kuchnia dysponuje profesjonalnym sprzętem. Dzieci są przeszczęśliwe. Do tego stopnia, że nawet pierwszego dnia nie chciały odchodzić. Te najmłodsze nie chciały w ogóle wracać do domu, tylko są tak zadowolone, zachwycone tą właśnie nową sytuacją, nowymi meblami, w ogóle rozmieszczeniem pomieszczeń, tymi dogodnościami w łazienkach. Także zdecydowanie, no myślę, że ta zmiana, tak jak wszystkie zmiany powinny prowadzić, że generalnie będzie pozytywna. Chodzi też o bezpieczeństwo, które wcześniej, no niestety, różnie z tym bywało, bo przypomnę, poprzednia siedziba, jeżeli chodzi o przedszkole Bajka, no niestety tam Straż Pożarna warunkowo dopuszczała ten obiekt do użytku. No dla mnie jest bardzo ważne zdrowie i życie dzieci, a więc nie mogliśmy dalej czekać. Musieliśmy zrealizować tę inwestycję jak najszybciej i cieszę się, że jest taki, a nie inny efekt, że dzieci mogą się czuć bezpiecznie. Dzieci czują się bezpiecznie, szybko zaklimatyzowały się w nowym miejscu i nie kryją zadowolenia. Jest bardzo fajnie. Fajne są szafki i nawet fajne są sale. Lepiej jest niż w tym poprzednim? Lepiej. Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby przedszkola Bajka to nie pierwsza inwestycja w mrągowską oświatę w obecnej kadencji samorządu, bo jak mówi burmistrz Bułajewski, dzieci i młodzież muszą mieć godne warunki do kształcenia. Między innymi szkoła podstawowa numer 1, ulica Bohaterów Warszawy, tak naprawdę kilkadziesiąt lat tamten obiekt czekał na remont. Teraz rzeczywiście jest to placówka z prawdziwego zdarzenia. No i przedszkole Stokrotka, które także zostało zmodernizowane na tyle, że Straż Pożarna, a to jest dla nas bardzo ważny organ, nie ma żadnych uwag i wszyscy są bezpieczni. Zastępca burmistrza Tadeusz Łapka dodaje, że plany na kolejne inwestycje w mrągowską oświatę są ambitne. Samorząd w niedalekiej przyszłości chce między innymi wybudować nowy obiekt edukacyjny. Niedługo przymierzymy się do budowy nowego przedszkola ze żłobkiem z prawdziwego zdarzenia, od podstaw wszystko, czyli będzie to wszystko już na najwyższym standardzie. Natomiast to, co dało się tutaj zaadaptować, te pomieszczenia, one w tej chwili to już jest poziom XXI wieku. To nie jest przedszkole takie, już wracając do tego miejsca, które było wcześniej, czyli przedszkole Bajka na Oficerskiej, tam było średniowiecze. To już było praktycznie raz, że było niebezpieczne, a poza tym było bardzo niepraktyczne, no i nie nadawało się do użytkowania po prostu. To był ostatni moment, żeby z tego przedszkola wyjść, zanim się ono zawali. No, powinno być zrobione dużo, dużo wcześniej. Na koniec, na prośbę dyrekcji przedszkola, dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w proces przeprowadzki przedszkola ze starej siedziby do nowej. Słowa uznania kierujemy głównie do rodziców przedszkolaków, zarówno tych obecnych, jak i byłych, którzy bezinteresownie i z wielką przyjemnością pomogli urządzić nowe pomieszczenie. Czy chcielibyście wrócić do poprzedniego przedszkola? Nie! No właśnie, tu fajnie, tak? Dobrze, to ciekawe.